Dzień dobry, Mateusz Bęż, zapraszam na informacje sportowe. Nie ustaje pasmo sukcesów lubińskich bilardzistów. Tym razem Konrad Juszczyszyn oraz Mieszko Fortuński wygrali wielki turniej międzynarodowy w deblu. Przeważnie grają indywidualnie, a tym razem wystąpili jako drużyna i pokazali się ze świetnej strony. W mocno obstawionym turnieju nie mieli sobie równych. Duży światowy turniej, oglądalność wysoka, mnóstwo porządnych przeciwników. Przypomnę tylko, że w półfinale zwyciężyli nad bardzo mocną parą z Filipin, a natomiast w finale z europejską parą z Hiszpanii. Myślę, że to na pewno pozwoli, że nasi zawodnicy są ciągle na topie i ciągle są zauważalni. Dzięki kolejnym zwycięstwom przedstawiciele Baribal Lubin mają szansę wystąpić w bilardowej Lidze Mistrzów. A w kontekście dalszych działań Światowej Federacji, stworzenia takiej ogólnoświatowej ligi mistrzów bilardowych, gdzie prawdopodobnie zagra około 20 zawodników reprezentujących poszczególne kontynenty. No chcielibyśmy bardzo, żeby któryś z Polaków tam również swój udział zaznaczył. Duże szanse na dzień dzisiejszy na pewno ma Mieszko Fortuński, który jest aktualnym mistrzem Europy, już właściwie dwuletnim praktycznie, bo przecież w ubiegłym roku się Mistrzostwa Europy nie odbyły. Natomiast jest dosyć wysoko w rankingu, obecnie w tej chwili chyba 35, natomiast tam nie ma dopisanych punktów za ostatni US Open. A teraz został wysłany wniosek, żeby Światowa Federacja jakby skonfrontowała to i powinien mieć 24 miejsce. To dałoby może mu jakieś rzeczywiście szanse na to, żeby w gronie tych najlepszych zawodników się znaleźć. Najbliższym występem naszych bilardzistów będą Mistrzostwa Polski w ten weekend. Coraz bliżej do wznowienia rozgrywek niższych lig i drużyny intensywnie się przygotowują, mimo że na początku nie mogły trenować przez obostrzenia, a później plany pokrzyżowała im pogoda. Orzeł Konar występujący w trzeciej grupie legnickiej B-klasy oprócz meczów sparingowych bierze udział także w turniejach halowych. Jeśli chodzi o skład, nie było tak źle, jeśli sobie tak radzimy, no nie jest to nasz turniej, można powiedzieć, udany, ale no, mieliśmy zaplanowane ogólnie mecze towarzyskie, wiadomo, pogoda na to nie pozwala, więc traktujemy to jako przygotowanie do nowego sezonu po przebudowie. No właśnie, jak u Was z treningami w klubie, regularnie? Tak, no już od początku roku tak staramy się trenować po dwa razy w tygodniu. Tak jak mówię, też mieliśmy zaplanowane, już mamy za sobą jeden mecz sparingowy, remis 2-2 z, ktoś mi przypomni szybko, Ratoj Paszowice. Teraz jak już będą warunki i na to pozwolą, to będziemy dalej grać na dworze. Zawodnicy z Konar na pewno będą chcieli odbić się od dna ligowej tabeli, więc każdy trening jest na wagę złota. Zmagania B-klasy wznowione zostaną 7 marca. Z pierwszego tegorocznego turnieju, który odbył się w Brennie, wojownicy klubu Karate Kyokushin z Lubina wrócili bardzo zadowoleni. Miejscowa szkoła walki zdobyła 3 złote, 3 srebrne i 1 brązowy medal oraz 4 miejsce w klasyfikacji drużynowej. Tą informacją żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.